Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Dobry, witamy. Witam serdecznie wszystkich bardzo, Sebastian z tej strony, kłaniam się Peinu. Double Gamers, tak, nasz kanał, jak widzicie, no, oferuje coś nowego. W dniu dzisiejszym, szanowni państwo, zaczynamy przygodę z tym oto właśnie kontentem. Przypominam, naprawdę jest wysoce brutalny, uwierzcie mi. W nocy grałem 2 godziny. Dużo się dzieje, dużo na gości itp. itd. Także uwierzcie mi, no trochę trzeba było się nauczyć, tak? Żeby aż tak nie lamić, chociaż będę lamił nie z tej ziemi. Słuchajcie, będzie się działo. Będziemy grali całą grę, ile się da, do oporu. Także wszystko na live'ach. Oczywiście no, niektóre rzeczy też będę sam ogrywał sobie poza live'em, żeby trochę gdzieś tam sobie wziąć i pograć. O 22 to większość będzie spała. To nie ma znaczenia, Zenovo, no, jest informacja przypięta. Nawet w głównym linku jest też podane, także każdy wchodzi na własne działanie. Także, słuchajcie, żeby nie przedłużać, zaczynamy tą przygodę. Jak widzicie, ja tu już przegrałem kawałek, dosłownie nie wiem ile mam, może godzinę, żeby trochę się nauczyć. Poziom trudności normalny, nie jestem jakimś, nie wiadomo jakim tam... Mamy Nomada, Punk i Korp. Nie będę wszystkiego czytał, po prostu będziemy grali, będziemy przechodzili. Zdecydowałem się po prostu na tą postać ogólną i też tą sobie wybierzemy. Ja mam trochę inaczej, moja wygląda, ale to nie jest jakiś tam większy problem. Także pójdziemy tym, co sobie już spredefiniowali autorzy. Niech tak będzie. Powiem wam, że daje to radę. Muzyka jest głośna. Zaraz przyciszymy. Zaraz przyciszymy. A teraz nie... Czekajcie, wstecz. Przejdziemy i zaraz będę przyciszał. Czekajcie, zdolności techniczne. Szczerze, nie mam tutaj jakoś zbytnio dużo co i jak. Cześć Alex, siema Nabilos, cześć Mati. Cześć Kozik, siema siema. Już zaraz przyciszamy muzyczkę trochę. Ale mnie niedobrze słychać, czy chyba na równi jestem nawet. Potwierdzamy. Skurwysyn. Wszystko w porządku, bracie? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbował mnie okraść, Pepe? Słuchaj, Vi. Sprawę mam. Poważną. Mów, co tym razem? Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem dupy. Nigdy się nie nauczysz, Pepe. Powiedz chociaż, że u brata wszystko w porządku.
Radzi sobie, wiesz jak jest. Pomożesz mi? Słuchajcie, nie będę tak co chwilę non stop coś tam mówił, będziemy się skupiali, jak będzie gadka czy coś, no będę się wyciszał. To jak? Także żeby, pomożesz mi? Żeby po prostu nie było, pogadam, tak? Z Kirkiem. Żebyście też słyszeli. Widzisz mi zajebiście wielką przysługę. Cześć, lecą. Gramy z polskim dubbingiem, szanowni państwo. Jeżeli będziecie chcieli, zagramy z angielskim dubbingiem. A tak, żeby nie było jakichś tam większych problemów. No i cóż. Tak to będzie wyglądało. Ratujesz mi życie. Siema chyba, Kuba. Cześć. Mówicie, że dźwięk jest trochę za głośno. My trochę ściszymy. Boże, aż tak? No, bo to... Dobra. Może będzie lepiej. Słuchajcie, gramy w ustawieniach, żeby was nie okłamać. Full HD? Cześć, Aura. 11 raz. Full HD, na pełnym ekranie 60 klatek, tak żeby było. Grałem 4K, natomiast na streamie już 4K, no trochę mi lagowało. A jak sami widzicie, praktycznie wysokie ultra, tutaj poziomy szczegółów średnie. Ray Tracing mam włączony, jak sami widzicie, oświetlenie na Ray Tracingu mam ultra. Widać te różnice, widać te wszystkie działania, także sami zobaczycie, jeżeli coś będzie gliczowało. Gra jest trochę zgliczowana, no ale... Ale myślę, że będzie ok. Jeszcze za głośno, czy macie ok? Na razie, Aura, cześć. Jeżeli jest za głośno, to dajcie znać. 60% myślę, że może być ok. Nie wiem, jak coś to dacie znać. Też muszę się wczuć trochę w to wszystko. Mapka jest akurat w miejscu, gdzie wy macie, że tak powiem, nie widzicie. Będę musiał sobie ją po prostu przestawić. W szpitalu Javi ma połamane żebra. Na szczęście kula przeszła bokiem. Co się stało? Policyjna obława. Dlaczego gram w języku polskim? Powiem wam, że wygodniej po prostu. Cześć, Kirk, sprawę mam. Vi, Opela. Navi, czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. Wszystko działa, panowie? Tak? A ma moje i panie? Pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Cześć, Skorpion. Siema, żółwior. A ty co? Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. Odpuść mu, co? Oddać jej, tylko potrzebuję. Cześć, Wojta. Czasu. A wiesz co, no... A co ja jestem? No późno, charytatywna. Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? To od dzisiaj dopiero Wojtas jest dostępna od 12. Ja też mogłem, ale nie szło, w ogóle nie mogłem wziąć i grać. Także trochę się śpieszy. Także wiesz, natomiast do pytania Gold, wiesz co, dlatego, żeby dotarło to więcej. Chyba czasami, że ty jednak nie jesteś stąd. Do większej, do szerszej, gościnne występy, że tak powiem, w Pacyfice. Grona ludzi, nie tylko nas, Polaków. Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Może dogadamy się inaczej. Co to? I zobacz. Od 12 mojego czasu. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko 4 takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfield. A Wojtas, niemożliwe, dlatego że... Wybacz, że tak ci powiem, ale niemożliwe, dlatego że to było czasu naszego angielskiego. Nawet jeżeli lokalizacji nie zmieniłeś, to i tak nie zmienia faktu, że nie mogłeś grać wcześniej, ponieważ release był dopiero o północy naszego czasu. No to nie wiem, to jakiś glitch albo coś, natomiast generalnie nie można było wcześniej grać, przynajmniej na PC-cie. Z
zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? Okay? Okej. Okay. No słuchaj, no nie powiem ci, że kłamiesz, że coś... No nie widzę, nie? Wierzę na słowo. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek Rick pracuje na parkingu w klubie MS. Może na PC-cie nie działało, po drugie sam release Steama też, nie? Przyjeżdża w każdy piątek. Dlatego zostawiam napisy też, żebyście mogli czytać, jeżeli ja coś będę gadał, żeby po prostu było, nie? Wyjeżdżasz. Proste, nie? Twój człowiek Rick. Ufam mu jak bratu. Nie brzmi to jak dobry plan. Nie? A jak brzmi? Jakbyś szukał frajera. To nie jest wystawka, V. Słyszałem, że masz głowę na karku i pomyślałem, że możemy razem zarobić. Komu to trzeba ukraść? Korpowi Zarasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo. Jakieś nazwisko? Cześć, Vivi. Skąd ja mam wiedzieć, jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. Przed momentem pokazywałem gra na wysokich i jak ultra, u zrobić? Mnie przynajmniej. Mam ultra ray tracing, więc może dlatego inne mam trochę wysokie, no ale na tej zasadzie, nie? Dzięki Wojtas, dzięki. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci refilingu. Ja generalnie nie mam problemu, jeżeli chodzi o kwestie klatkowe czy coś. Klucz, 4K też nie miałem problemu. Miałem już problemy, jeżeli chciałem streamować, nie? Nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kirk. Spokojnie, V. Jeszcze się na tym... Jeszcze muszę kierownicę sobie zlikwidować przede mną. Jedź do Embers, Glenn. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Ale on nie dostanie walki o pas. Ja mam GTX... Boże, nie GTX-a. RTX-a 2060 Super Trio od MSI. Japończyk w boksie. Planowa najlepszą pracę. Cybernetyczny się do ludzi w Santo Domingo. Niech będą gotowi. Tak. I... Kopelat. Sebastian Ibarra. Nic się nie zmieniło. Słuchaj, jeżeli chcesz sobie zobaczyć, myślę, że najlepiej to jest taka strona Can I Run It. I powiem tak, jeżeli tam pójdzie, no to znaczy, że tak. Jest taka strona Can I Run It. Strona odpala się chyba bodajże na Javie. A można sobie sprawdzić i po prostu sprawdzać i kompa, nie? Trzeba tam zezwolić i sprawdza kompa. Ja sprawdzałem dawno, dawno temu na wielu innych grach, na laptopy i takie tego typu rzeczy, także wiecie. Siema Wiedźmin, cześć, cześć. Markus, zbieramy się. Jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Powiem wam, że gra naprawdę pierwsze kilka, no mówię, godzinę może, czy coś. Jak się odnajdujesz? Gold, czy ja wiem? Mamy od tego forum, zapraszam. Jest darmowe dla wszystkich. Niewiele się tu zmieniło przez ostatnie dwa lata. Znasz Heywood. Ma mocne korzenie. Czy widziałeś mnie gdziekolwiek się reklamującego? Ta sama krew. Powiedz mi, co u ciebie. Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Cześć, Haber. To ci odpowiadam. Mamy forum. Stworzyłem. Można tam śmiało się reklamować. Zapraszam. Topgamers.pl. Co? Właściwie to nie miałem szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kurwa!
Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, Rasa, dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, tatuśku... Jeszcze kurwa jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co? Ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczy, że i chuja możesz. No? Coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, Patry. Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Markus, jedziemy. Dzięki, że powiedziałeś, może to... Nie, nie mogę teraz. Może to być związ... Nie mogę teraz zatrzymać, nie mogę ten, bo... Różnie. A, bo jest błąd w ogóle i to jest, mi się zdaje, że właśnie niektóre osoby nie mogą otrzymać u nas. No, do Cieszę zobaczenia, się, Gold. Siema, siema. Tak, myślę, że to jest jak właśnie ten zachować? Błąd właśnie... Tu wystarczająco. Nie można, to mnie trochę irytuje, że nie można zapisać. Gówniarzy, którzy tracą fakt, że to jest... Pistoletu. Pre. To wiadomo. Kto to był? Nigdy ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci. Tak. I zostanie z tego rozliczony. Mówię wam, mnie się bardzo na razie podoba. Cześć, Dawidowski, siema, siema. Podjedź tam. Aha. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Po zakupie komputera od razu. Numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, Padre. Wi. Czas na mnie. Z Bogiem. Pierdolę. A tutaj można, czy nie można? Crack Watch się wysypał? Crack Watch? To znaczy? Jaki Crack Watch? Jest kamera z trzeciej osoby? Nie. Jest tylko pierwsza osobówka. Także kamery z trzeciej osoby nie uświadczycie. A ja sobie muszę przestawić to, co miałem sobie przestawić. Już zaraz wracam. Mam nadzieję, że jeszcze widzicie cały film. Tak to czasem jest. Wszystko człowiek sobie, wiecie, dopasuje, a na końcu, no jak zwykle, nie? O. Pyk. No i teraz już jest dobrze. Czy tylko z pierwszej? Tylko z pierwszej. Tylko z... Strona z krakami gier. Wszyscy zaczęli wczoraj pobierać serwery. No nie dziwię się. O, nie wywala. W menu nie wywala. Okej, okay, to jakiś plus. Witam serdecznie. Kolejny sobie kogo witam, kogo goszczę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że grę dobrze słychać. Że oboje się nie zagłuszamy, że tak powiem. I ja wam nie krzyczę, a gra też wam nie wrzeszczy. No na razie, na razie. Cześć, Dawidowski. No kurwa. Okej. Parking. Wi, jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. YouTube szaleje. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Aha, mówiłeś. W czym mogę pomóc? Jestem od Kirka.
Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Rób swoje. Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, chłopaku! Fury są nieziemskie, zobaczcie. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. W środku jest mega. Sam bym z chęcią chciał takim pojeździć. Powiem wam. Trochę taki futurystyczny, ale zobacz, jak to pięknie wygląda. Wysiadaj. No jasne. Wysiadaj. Wystarczy popisu. Wysiadaj. Yo. Hej! Co jest? Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! Słuchajcie, wszystko mam... Pozdrawiam Wiedźmin. Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? Powiem wam tak. No proszę. Detektyw Steens. Dawno się nie mów tylko nauczycielowi, że oglądałeś. Chociaż jeżeli dobry informatyk, taki wiecie, młody i w ogóle, to będzie się jarał. Ciebie też kojarzę. No, wypluj do ciebie, nie czekam. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Hejmu. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie płynąłeś. Gówno mnie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj to on, bo stracę cierpliwość. Dzięki, Andrzeju. Cześć. Daj spokój, Steens, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak w najgorszym wypadku przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. No, w końcu mogę ray tracing podziwiać. Kurde, z ulicy. Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? Mierda. No cóż. Witam serdecznie kolejne osoby. Skurwysyn. Co jakiś czas będę czytał czat, jak już bardziej będziemy się zagłębiali. Mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Steens by tego nie zrobił. Jesteś pewien? Mhm. Pamiętaj, że on też jest z Haywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił, co musiał i cześć. Gdyby nie ja, może udałoby ci się zwinąć. Światło jest genialne. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w Kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. O, to nieciekawie. To może teraz... Że ci ścina. Jackie Wells. Wi. Mhm, to widzę, że u mnie, wiecie? Bo widzę, że to nie jest wasza wina, tylko nie jestem w stanie przerobić tylu elementów na tym, czyli trzeba by zmienić ray tracing, coś mi się zdaje. Po prostu i tyle. No niestety czasem tak właśnie to wygląda. Kojarzę cię. O, zmieniłem ray tracing już na mniej i powiem wam, że nie, jeszcze ścina. Także... Wells. Chyba, że patrzy w ziemię. Wells.
Wiedziałem, że skądś znam to nazwisko. Ale widzę, że trochę jest ścinków. Sorry, to są właśnie ustawienia, wiecie. Raz działa, raz nie działa wszystko. Co my tu mamy? To możemy trochę wziąć i zmniejszyć. Średnia. Wolumetryczne chmury. To jest ok. Będzie ok. Ale wiem, że ray tracing dość sporo daje, także no co tu się dziwić. Kojot to knajpa mojej mamy. 35 FPS-ów na live. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. I to jest dziwne. Właśnie w Kojocie dostałem zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasę i nie ma jego oddać. Tylko tak naprawdę. Obiecałem, że się za nim stawię. Okay. Dać się poniewierać takiej piździe jak... Ja mam 60 klatek. Wiesz, co o nim mówią? Nie wysyła tych 60 klatek. Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Internet, wszystko jest okej. Okay. Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszy. Zaraz będziemy działać spokojnie, panowie. Panie? Kirk się musi... Ustawienia własne. A, zegarek mi jeszcze dzwoni. Wysoka. Zrobimy wysokie. I tyle. Może to coś da. Przynajmniej wam. Się nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. O, macie. Wysoki i od razu jest inaczej. Chodźmy od razu 60 klatek bez większego problemu. Dajcie chwilkę. Jeszcze przed chwilą przestawiałeś mi pistolet do głowy. Kamery nie mogę tu wyłączyć. Pomagasz moim ziomkom. Czyli jesteś w porządku. Bez urazy? Bez urazy. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się. To już 10 minut, umieram z głodu. Dzwoni. Także no ciekawie, ciekawie. Ale teksty... A tak. Dobra, będziemy włączali powoli. Właśnie to wszystko się robi na żywym organizmie i to jest najgorsze. Co ja tu mam? Rozmycie w ruchu. Nie no, niech będzie no. Jak teraz? Aha, rozmycie już mi siada. Przynajmniej wam. Czyli damy sobie... Aha, niska albo wyłączona, spoko. Modeli... Nie no, to damy sobie na wysokie, wysokie. Zobaczymy, co tam jeszcze będą chcieli. Włączymy ten ray tracing, ale naprawdę na minimalne. Zobaczymy, czy teraz mi zwiesi wam, czy nie. O, siada. Ta, siada. Czyli z ray tracingiem nie mogę wam brać i pokazywać. Co najwyżej nagrywać, to pewnie tak. A jak wyłączymy? Tak, tylko ray tracing. Wyłączyłem i od razu jest inna... A nie, no jeszcze. Coś tam siądzie. Czasami. No przepraszam, słuchajcie, badamy to na żywym organizmie. To są live'y. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Link do forum jest na samej górze, logo, albo topgamers.pl. Na razie ja nic nie mogę wpisać. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Mam czasami... Miasto snów.
mam czasami takie zdarzenie, że po prostu jak wezmę, dzięki Nexi, jak wezmę i przejdę do Windowsa, to się po prostu buguje. Dziewczyna powinna być w tym budynku. Dobra, tu sobie można zapisać, zapisz stan gry. I te ustawienia jeszcze chyba trzeba będzie wam, czyli tak, tu mamy włączone, tu wysoka, 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 no to wszystko dałem na wysoko. Tam średnie, no szczegóły to raczej może być, okluzja. Te wolumetryczne chmury i tak nie będę na to aż zbytnio tak patrzył. Myślę, że można sobie popatrzeć na bardzo, bardzo ciekawe działania. Niż na to właśnie. No, okej, okay, może będzie lepiej. Przynajmniej, no na razie Konrad, cześć, cześć. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? To już działałem, także już wiecie. Nie mamy teraz na to czasu. Może później. Jasne. No nie, Uranus? Spoko. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No to do roboty. Wtedy będzie więcej wieku padry, ta. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Spokój. Zaraz będziemy na miejscu. Właśnie, Buck. Skup się. Wiesz co, nie wiem, to pytanie do Ricka bardziej, bo ja ci teraz nie odpowiem, czy ma, czy nie ma. Lokal 1237. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. To ty? Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Spróbuj schakować drzwi. Macie mało czasu. Możesz je obejść sam? Hakowanie też jest. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki Zeta Techu. Taniej załatwiane na lewo. Przed nami uważaj. Załatw go po cichu. Teraz ostrożnie. Raczej nie będę na live czytał wszystkiego. Dużo do zbierania, crafting i tego typu sprawy to będzie, wiecie. To będzie standard. Uważajcie, nadchodzi kolejna dostawa ciał, zbliżają się. No jest jeszcze ta kolbica. Na nią potrzebujemy. Thank you.
Możesz, jesteś kurwa, blazł! Mam coś lepszego. Musi gdzieś tam być. Multi będzie, wiecie? Czy ja wiem, czy połowę Mati nie trafiam, to tak połowę, nie połowę, nie? Coś tam się trafia. A pierdole. Młodzież, proszę zamknąć oczy, jak nie chcecie patrzeć. Żeby potem nie było. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Bardzo źle. Wpinam się. Sandra Dorset, ID 570442. Platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Coś tak, nas czeka, takiego czeka, coś myślę, kiedyś w życiu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Będziemy, nie wiem, czy coś, ktoś oglądał... Każdy może użyć. Tak, ma być. No, to było ogłoszenie też, że mają wypuścić, tylko oczywiście nie na samym początku. Tak, że wiecie. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Myślę, że na razie chcą dać możliwość zwiedzenia wszystkiego, a potem ewentualnie dadzą, nie? Krwotok wewnętrzny, to ugotujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. No. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobre Sita. Zabierzmy ją z tej wanny. Jackie, gotowy? Bądź czujny, osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Słuchajcie, na początku miałem język angielski. Kurwa. Po czym później miałem. Wypłaszczaj ją. Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łap, mano! Ta. Chyba. Chyba jamy cię na streamie. Wiesz co, nie pamiętam, Gold. Wykrzyknik stream. Steam S. Weź ją na taras. Szybko. Ten jeszcze żyje. Dziwne. Od razu przywalili, nie? TT-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 100. No wyżej masz. Wyżej, wyżej. 800 mg. Nie stream. Steam. Cześć, Hubert.
cześć, cześć. Słuchajcie, mam tą jedną broń, ale to mi się zdaje, że to są po prostu używki poboczne. Jak zmienię ją, to ją po prostu tracę i tyle. I prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam, widzimy się później. No na razie, cześć, cześć. Sprawę jeszcze, bo ten... chciałem pożyczyć twoją furę. Mhm. No, na randkę z mistrzem. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Powiem wam szczerze, że najbardziej wredną opinię chyba, albo że GameSpot wydał na temat Cyberpunka. Znaczy bardzo, bardzo ładnie tam kobiety ocenili, bo kobieta w sumie wydawała opinię, chyba nie grając w tą grę tak naprawdę, bo no to w jaki sposób się, no bo to jest RPG i w ogóle jej się chyba to nie podobało i tego typu rzeczy. Także powiem wam, że dość... dość ciekawie bym powiedział, że podeszła do tematu. Wyłączyli komentarze. Komentarze też są takie, że oczywiście Redów się broni, bo Polacy, bo to, bo tamto, więc bronimy itp. itd. Takie trochę niepochlebne te komentarze. Nie mówię, żeby tutaj brać... Dzięki, ratujesz mi. Spoko, Gold. Nie mówię, żeby tutaj brać i zaraz chwalić, jakie to jest wspaniałe, cudowne i w ogóle. Ale powiem szczerze, że według mnie, no... O, Bóg właśnie przepłynął, nie? Przedzwoń do Wakako. Ale mi się zdaje, że jednak mimo bugów czy czegokolwiek, no wiele jest jednak takich tych wszystkich rzeczy, które no... I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? No słuchajcie, no... Relatywnie. Ale przeżyje. Jest już w rękach Trauma Team. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Nie przeszła wielu rzeczy, nie sprawdziła. Możecie zobaczyć, jest naprawdę ciekawie. O, ale bardzo ją pojechali, bardzo ją pojechali. Wyłączyli komentarze, wyobraźcie sobie, pod opinią. No, dali... ile dali? Podobno Watson zostaje objęty 7 na 10? Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Słuchajcie, jednej rzeczy nie mogę, nie wiem czemu. A okej, dobra. Okej. Biegałem, ale tak... A, to trzeba przytrzymać, okej, no to teraz już wiem. No tak ostatnio coś mi działo, cześć, no i fantastycznie. Siema, siema. Dokładnie, dokładnie, także... Ja nie mówię, żeby tutaj zaraz, że tak powiem, achy i ochy mieć, bo to jest CD Projekt Red i w ogóle i nie wiadomo, co tutaj nie tworzą. Nie chodzi o to. Myślę, że sam po prostu fakt, ta gra zasługuje za oprawę, za wielkość, tą dziewiątkę na pewno. Może ósemkę, no ale nie pojechać 7, jeżeli stwierdza się, że tylko raz zmieniało się ubrana, bo ona nie widzi potrzeby, żeby było zmiana ubrań. A to jest RPG. Jak można powiedzieć do RPGa, że nie widzi potrzeby, wiecie, kraftowania czegokolwiek. To jest RPG. Ona stwierdziła, że ona nie widzi potrzeby kraftowania czegokolwiek, ulepszania. No to o czym my chcemy mówić? Pamiętasz? Szkoda. Mi się wydaje. Wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kosiarze! Drakos! Jedź, Jackie! Strzelaj! To ja zawadzę! Trzymajcie mi! Przepraszam! Mami! Wi, celuj w kierowcę! A co ja robię?
to jest to samo w tym samym miejscu. Mi się do pracy zbudził, więc bólem musiałem skończyć to. Przepraszam. Cześć Kedra, siema, siema. Uwielbiamy to później. Teraz wracajmy do domu. Tak. A muzyka jest genialna, powiem wam. Mnie się podoba. Oczywiście rozstawiają się. Cześć Seba, siema siema Żółwior. Cześć Arek, siema siema Żółwior, dobry. Witam kolejne osoby. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Dzięki! Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. Dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, panie oficer. I dobrze, 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 cieszy mnie to. Że muszę trochę z ustawieniami podkombinować, bo widzę, że wam będzie siadało trochę, no co tu dużo mówić. To oczywiście moje, że tak powiem, mania zapisywania co jakiś czas i nigdy nie wracania do poprzednich ustawień. No tak się czasem zdarza. Słuchajcie, włączymy. Przy tym będziemy włączali na średnie. A tu jest wysoka albo niska. Nie ma średni. A bo to jest rozmycie. Dobra, to nie, to nie, to nie. Średnie. Włączymy średnie. Niech wam będą, bo... Nie, no to może być na średnich. Nie widzę mgły. To akurat mówię. Najmniejszy problem. Żebyście widzieli dobrze, tak? Podobało jej się. Moje oddanie ujęło ją za serce. Ta. Wierność, stałość w uczuciach. Aha. I bezpretensjonalność, rozumiesz? Patrz mi. Dzieje się. Kurwa, są tutaj! To nie wygląda jak zwykła interwencja. Bo to nie jest zwykła policja, Mano. To tygrysy z Magstaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Dwie wersje Devil. Pierwsza, no pisałem ci, że nie za bardzo się dobrze czuję i w ogóle. A tam z moim przypadłością. No i to z drugiej strony po prostu gdzieś tam się udało. Także wiecie. A można pomijać jazdę. Ale nie pomijemy, słuchajcie, no widoki są mega, aż chce się jechać. Naprawdę powiem wam, że ta gra przypomina mi trochę... Boże. Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz. Jak się nazywał ten film z Harrisonem Fordem? O Jezus Maria. Wypuszczą mnie. Na pewno. A zapomniałem teraz. Na pewno. Będę dla nich miły. Dokładnie, Mati, dokładnie. Dokładnie tak, jak łowcy androidów. To co? Słodkich snów. Pozdrów Mystic. Dzięki. Adios. Dobra, tutaj mamy teraz właśnie to, co możemy. Czyli tak, mamy 1-3. Jeden punkt atrybutu możemy dać do 20. Tak, inteligencja level 5 na 20.
czyli 20 by dało, mamy poziom drugi. Słuchajcie, ja i tak nie będę raczej brał i bił się z nimi czy coś. Obstawiam, że możemy te po... O Jezus Maria, aha, dobra, tutaj to już będzie ciekawie. Mamy drzewka. Powiem wam, że dość ciekawie. Karabiny, karabinier, sokole oko. Z karabinu 10 do obrażenia podczas strzelania z karabinu. Damy sobie sokole oko chyba. Niekupione, to gdzie trzeba kupić, żeby kupić. A, przytrzymaj kup, dobra. Mamy to. A, nie mam punktów, okej. W samo południe, rewolwerowiec i broń biała. Dobra, czyli mamy to w tę stronę. Można wymazywać, czyli... Pewnie reset. Domyślne. Tu mamy coś. Zablokowany. Aha, czyli nie ze wszystkich broni można chyba brać i działać. Coś mi się zdaje. Ulepszenia. Tak, chyba nie ze wszystkich można... Cześć, cześć Kondzikus, cześć, cześć. No dobra, no słuchajcie, trzeba będzie się... To jest mapa, słuchajcie. O, proszę bardzo, macie mapę. Boże, nie, cofnij. Mapa, pokaż mi mapę. Tak wygląda mapa. Nie wiem, to jest chyba na maksa, czy nie. Nie, to nie jest na maksa. To jest chyba strefa ta właśnie nomadzi, co są. No mapa nie jest mała. To jest chyba korporacja cała. Tak mi się też zdaje. No, powiem wam, że dość ciekawie. Tutaj jesteśmy. Tu jest centrum. No, będzie. Szczepy do buki, tak, są ważne. Tak, tak, tak. Wiem. Także, no będzie. Kiedy te... Kiedyś będzie, ale na pewno nie teraz. Przy najbliższej... długo. Jednak... A, tutaj można się wyposażyć. To jest na wyposażeniu. Na wyposażeniu. Czyli tak, te pozbierane. Okej, okay, broń na wyposażenie, a bo tu mamy amunicję. 58 obrażeń na sekundę. Nie, to mi bardziej pasuje. Broń dystansowe. No to jest standardowa, to na pewno. Coś sobie damy innemu. 49 na sekundę, 8 na 10. Ale ilość. 5 ataków na sekundę. Może być. Czemu nie spróbować? Tu mamy rewolwer, no jednak mocne, ale... To jest trzecia broń. Nie w robocie, bo mam... tak nie za bardzo się czuję. Także po prostu tak to wygląda. A w związku z powyższym wziąłem przy okazji po prostu wolny i tyle. No tak to mniej więcej wychodzi. Także wiecie. To są granaty modlet cyberdecki. Ja też się uczę trochę, słuchajcie. No nie wszystko się da tutaj, wiecie. Przekombinować szczepy. A tutaj to są te. System operacyjny. Aha, no spoko. Będziemy mieli kiedyś, nie wiem, Androida? Dość ciekawe. Nie zainstalowano, pewnie jeszcze nic nie ma. Przy okazji można pograć. No ta. Statystyki, mapa, ekwipunek, tu są aplecak jeszcze. A, tu są wszystkie te rzeczy. Legendalne komuny. Ja wczoraj nagrywałem, to miał kamerze zielony kwadrat. Tak, wiem. Wiem, że miał zielony kwadrat. O, to mi się podoba. Spoko. Pasuje, podoba mi się, że... Fajny uchwyt. Podoba mi się, że po prostu on sprawdza sobie tą broń, także jest ok. Schowamy, idziemy do domciu. Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący... Zapomniałam. Znajoma detranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam cię na miary. Czyli wielebny kolwę. Szczęść Bogu naszemu. Teraz będą... A nasz drugi gość to Karina Lee. No tak, no tylko ostrość, ale jednak ten zielony kwadrat debil jest. Cześć Pakilowy, cześć. Jak leci, kochanie, w porządku? Nie narzekam, Zini. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać z panią. Spadaj, nie robię! Kolejny pieprzony cwaniak.
To jakbym ci nauczkę dał, to zaraz byś miał. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. Płaciliśmy już za naprawę. Chyba próbują na nas przerobić. Chyba do niej mam iść. Czy to jest to, co ja myślę? Czekajcie, muszę się jeszcze od, prezent od debug. A, czyli to jest tutaj. Czyli mam tam jednak iść do żółtego menu. Czyli muszę się cofnąć chyba. A nie, do niej, tutaj chyba. Okej. Tu jest schowek. A, czyli tutaj jest schowek. To jest to, co dostałem. Szkoła Wilka, no ten. Spodnie uliczne, spodnie V. Plecak mi się... a nie, co to jest? To jest plecak chyba, nie, czy co? Granat odłamkowy, a. Może być. A trzy mogę wytworzyć. Zrobimy, no. To... I... To jest t-shirt. Tu jest katana. Okej. I mamy nóż. Bo to jest to wszystko, co można sobie wziąć. Okej. I pewnie... Teraz statystyki otworzyć? To jest klęknięcie, dobra. Je nie, te nie, to nie. To jest te. A, i. Okej, okay, i. Ekwipunek. Czyli to jest broń biała. Katanę se damy. Czy modyfikacja jeszcze jest dostępna? Spoko. Wybierz, upuść. Aha. Uczę się, drodzy państwo, uczę się. Także proszę się nie denerwować. Cześć, hello type, hello, how is going, mate? Szkoły Wilka, nie? Z Wiedźmina. A, kurteczkę też sobie założymy, no a jak? Mamy tutaj nic nie mamy, na głowę też nic nie mamy. Koszt pamięci 3. To są modyfikacje. Nie można ich tutaj nic używać, to one są po prostu już wbudowane jakby. Okej. Okay. A, że możliwe ulepszenia i możliwe tylko czekania. Dobrze, że nareszcie można grać. Tak. Dobrze. Okej, okay, lecimy tam, gdzie ona chciała. To jest cały ekwipunek. Amunicja. Okej. Okay. Tu jest do odpocząć. Przejrzysz się w lustrze. No i to jest moja postać właśnie. Spoko, powiem wam szczerze, naprawdę. O, można w każdej chwili się wziąć i zmienić. Też ciekawa wersja. Czyli to nie jest tak, że macie, wiecie, od razu i tyle. To prysznic też można brać? A, spoko, no dobra, okej. To ciekawe, połóż się spać. Chyba, że pojedziemy do tamtej. A, NK to jest aparat. Cześć, Kanys, siema. Ja tak samo. Ja tak samo. Nie można sobie wydać... No śledź zlecenie, a czekaj, uwaj się, chyba jak se ustawisz, to tak już od razu masz jakby z góry. A, to jest katana, okej. Okay. Można se schować. A jakbym chciał schować tak naprawdę na fest? Okej. Okay. Zdrowie rodziny? Może szanowny ojciec zwyczajnie boi się konkurencji, co? Konkurencji?
No, ja tak samo uważam. Na razie jestem pogubiony, słuchajcie. Inaczej to się robi, jak się na live'ach jednak bierze i działa, inaczej poza live'ami, tak? Pytam tylko, po co? Co właściwie to będzie? Czy ludzie mogą doświadczyć dzięki temu... I chyba pierwszy raz teraz będziemy w ogóle jechali samochodem, bo jeszcze nie jechałem. Myślicie, że Remik obiecuje nieskończone życie? Ja uważam, że on niesie nieskończony ból. O, nie mamy samochodu, no tak. My jeszcze nie mamy samochodu. A, tutaj mam pokazaną ścieżkę, no to spoko. Przebiegniemy chyba. Patrzcie. Nie, no pokazuje mi, żeby iść dalej, okej. Nie tu. Grafika ci nie wyrabia. Wiesz co, powiem ci szczerze, że mnie nie wyrabia tylko... Dobra, jutro to zrobimy, w sensie growym jutro. Nie wyrabia mi tylko na live'ie, natomiast tak ogólnie to miałem możliwość grania 4K w 60 klatkach, nie miałem problemu, natomiast no, na live'ie jednak te klatki mi spadają, musiałem bardzo, bardzo mocno ograniczyć. Także... No ja właśnie dlatego mam live'a przez ten... przez zwykły procesor. No ale nie wyrabia. Ale nie wyrabia. Żeby was nie okłamać, to a, wy nie widzicie teraz. Zużycie mam. Zaraz wam powiem. A ci jednak uciekają, patrzcie. Nóżki fajnie ma zrobione. Schodami masz gdzieś. Już se wejdę, się prześpię, wtedy będę działał. Ja się gubię, słuchajcie, ostatnio grałem w taką grę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Słuchajcie, procesor graficzny 62%, CPU 64%. Pamiętajcie, ja mam 12 rdzeni, 24 wątki, a mimo to praktycznie 60% tego wszystkiego jest zajęte. Także no, to nie jest mało. Także wiecie. Buenos dias, senor B. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Oberwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Przynajmniej będę miał ten. Ale że ja... Wstydzisz się? Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? I jak się nazywa? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Nie wiem, czy ktoś oglądał film... Boże, jak on się nazywał? Dread? Nie, mam wyłączone, bo tutaj to tnie jak nie wiem. Przynajmniej wam. Ja cały czas widzę 60 klatek. Natomiast wam jednak to jest... O Jezu, teraz niedobrze to zrobiłem. Natomiast u was jest jednak trochę mniej i to nie wygląda fajnie. Tak, ale tu mówimy o pierwszym, ja mówię o tym drugim, wiesz, o tym nowym. Ten nowy naprawdę spoko zrobiony był. A pod tym właśnie względem, że no tak to właśnie wyglądało. Jak takie wielkie budynki. Gdzie są te windy? Dobra. Nie no, tu mam iść, dobra. Schody jednak. I to po drugiej stronie tylko, dobra. Ja kombinuję, żeby... 14 to za mało. Ej, może rundka, albo dwie? Tu jest winda. Przez siebie normą. Więcej wiadomości na kanał w następnym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia. A, i mówię o tym nowym. Ten nowy, no to jednak robi różnicę, nie? Lokalne. Już niedługo będziemy świętować Aratama Matsuri. Z tej okazji ulicami Night City przedefilują imponujące wielopiętrowe platformy Dashi. No. Organizatorzy
Wieży przewidują liczne atrakcje, m.in. wspaniałe koncerty mistrzów Biła, a także... Dobra, to są kamery. Dobra, mam do niej pójść pierw. Sponsorem tego wydarzenia jest korporacja Arasaka. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie także dlatego, że swój udział w paradzie zapowiedziała sama Hanako Arasaka. Załoga WNS News życzy wszystkim udanej zabawy. Chcesz pogadać o wczoraj? Okej. Powiem wam, bardzo dużo informacji jest. Ale ten świat... No i śpieszyłeś się, co mało? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. On tu jest. Dalej. Zwyczaj. Nie możemy lecieć do Ripera. Masakra. Serio? Nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żarcie. A czego tu nie lubić? Makaron jest, mięso jest, a jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że mam. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg fixera. Co? Słabo? Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa i umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój... Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie polubił. Tak. Jasne, Jackie. Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. To było 2 lata temu, wojna gangów. On cześć, Crazy, siema. Zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Miałeś taki sam nick? Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca. Chcesz pracować z gościem, który zostawia za sobą głównie trupy? To taka branża, mano. Ludzie umierają. I to nie wina Dexa. No dobra, dawaj. Co to za zlecenie? Także kojarzyć może kojarzę, dobrze, jeżeli się, miałeś taki sam... Ale nie ode mnie. Ale nie chcę sobie, Dex, wiesz, chcę z tobą 100% ręki uciąć. Reprezentować. Także... Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Fajnie jest dubbing zrobiony, naprawdę powiem wam, że... Dex to ścisła czołówka fixerów. Czuję normalnie, że naprawdę źle, dopracowali tą kwestię i nawet bym nie powiedział, że V to Żebrowski. Absolutnie. Wiesz, nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miłe, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w systemie. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz, interes. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę.
Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jasna sprawa. Nie można parkować tam. No to co? Do Reapera, nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? To fajna dziewczyna. Okej, okay, fajna rzeczą jest to... Czuję, że się przy niej rozwijam. Sterowanie jest przyjemne, powiem wam. Tylko według mnie troszkę za blisko siedzę. Hamowanie tragiczne. Ale to kwestia samego samochodu pewnie. No to trzeba się nauczyć. Chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem, to wpadnie. Obgadamy zlecenie dla Dexa. No fajnie, że tam zabijają się. No nie! Ale nie jesteście panami swych wspomnień. Hej, Vi. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Wyglądasz na zadowolonego. On też szybko mówi, że niebezpiecznie wiedzę. Aha, okej. Okay. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Hernandez to wykorzystuje pięknie, wchodzi hakiem. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra. To teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deschamps, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deschamps? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio. Zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Spoko. Zapraszam na fotel. Widziałem to na trailerze, czy tam w pierwszej wersji i... Tak bym powiedział. Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Czyli oczy będziemy sobie kiedyś wymieniać. Coś czuję. Podpinaj się. Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale... Ale wiesz, no... To droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Okej, wszczepię zabawki, których część ciała dzięki rozmaitym datom może uzyskać nietylko zdolności, które mają ci w walce przetrwanie. Stanowanie szczepu może być bezpieczne, wyłączę przez specjalne... Okej.
Czyli tak, mogę oczy. To. Zdobyte wszczepy, czyli. I co, po prostu klikam i to jest tyle? No, na to by wychodziło. Okej. Okay. Tu wychodzimy i po prostu ręce. O, i tyle. Czyli nie ma jakiegoś większego, że tak powiem, działania. Spoko. Układ krwionośny. A, tu są jeszcze. Dozownik tryzonowy, adrenalinowy. U, Jezus Maria. Ciekawe, czy to można wszystko normalnie... Nie, to można chyba kupować u niego. Tu nic nie ma. Nerwowy. 5000 to kosztuje. Pozwala strzelać i celować w trakcie uniku. Spędzając czas o 50 na 1,5 sekundy. Czas blokowania. No to będzie ciekawie. Skóra. No, nawet skórę można sobie zmienić. Aha, płyty uziemiające. 12 tysięcy. Pancerz podskórny. Okej, okay, szkielet. Tytanowe kości. To można sobie dodać. Nie, nie mam za mało pieniędzy. A, okej. Okay. A, bo ja tu mam... A, bo to klinika Wiktora 13, a ja mam 300. Okej, okay. Cześć, Aro, czy się ma? Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce. A oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego, pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Jakoś leci na razie. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. No, jak to widziałem, to mnie tak nie za bardzo pasowało. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. A u ciebie co słychać? Wiesz, mi w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Dokładamy tą rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mhm. Ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie będziesz taki spokojny, co? No właśnie. Na moment oślepniesz, bez obaw. Spoko. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Słuchajcie, to słychać. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? O, jest świetnie. No to siema, Arturo. Pora. Cześć, cześć. Stanowiłem wrażenie na pomocą szczepu, tytułem dostarczyłem przynajmniej do niej jakiś. Uhuhu. Netrunner, zobaczyć gdzieś te haków, które możesz wykonać. O, to by spoko, to przynajmniej coś już będzie. A, czyli on wszystko już pokazuje, okej. Okay. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz tych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Baza osób. O. Okej. Okay. Można jeszcze ich gonić. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. No co fakt, to fakt. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie.
Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Okej. Okay. Czyli ja pojechałem tu, ale mam jeszcze prezent od T-Bag. Czyli tutaj mam. Czyli ja muszę tam jeszcze też pojechać i fajnie by było. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że... Dobra, wrócimy do tego. Dziwnie, coś jest nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Widzę, że nie podjadę tam, tak? Pogadam z nim. Zobaczcie, od razu bierze i przesiada. Albowiem oczy wasze nie należą. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Być może i tak, jasne. Zielony. Jeszcze nie wiem. Okay, nie grałem akurat Batmana. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cęk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Max, tak? I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiem cię? No... Okej, tylko ja chcę teraz zrobić to zadanie. A potem dopiero coś kombinować. Dobra, polecimy. Boże, jaka wojna. Pan Dexter DeShawn we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Słuchajcie, to wszystko zależy. Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny Gdzie? Wybór młodego człowieka. Wiem, słyszałem. Podzwonię Szanowni i ich wyjaśnię. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Niekoniecznie to chciałem odpowiedzieć, Dexter. Powiem wam. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bag. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bag znam. Pomogła mi 2 lata temu, dlatego się do was odezwałem. Poza tym... Mam zadanie specjalnie dla ciebie. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie V. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu.
Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bag jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Otwarte drzazgi. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kampusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną naszej umowy. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Dobrze, Bija. Doskonale. Andrzejowi chyba też, nie wiem. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Powiem tak, staram się skupić też. Może myślę, że muszę się przyzwyczaić. Ja naprawdę dawno nie grałem w takie gry, żeby... w historię się wczuć i jeszcze z wami rozmawiać. Dlatego też wybrałem poranny czas, jako że miałem możliwość, właśnie po to, a i tak zaraz będziemy kończyli, bo jeszcze muszę jechać do zobaczenia do lekarza. Także, wiecie, początkowo na tej zasadzie, zobaczymy co dalej i tak to będzie wyglądało. Za wykonanie niektórych akcji nagradzamy punktami 3 poziom, otwórz atuty, czyli tak, Z to atuty. I mamy 1 zdolności, poziom 3, 5 level, przytrzymaję w, otwórz atuty, aha, czyli, aha, a tutaj jest jeszcze, o Jezus Maria, to tego powiem wam, jest od groma, w każdym jest i mamy tylko 1, także mogę sobie polepszyć na przykład tutaj i tam dodam ten atut. Nie, dostępne punkty atrybutów, dostępne punkty atutów. To jest atrybut, czy to jest... Reflekt jest atrybutem. Czyli mogę 2 se dodać. A to mi akurat pasuje. Czyli tak, to bym se dał na 5. I to bym sobie dał opanowanie na 5, bo wiem. I możemy sobie dać 1 atut. Młody technik, mechanik. Wytwarzanie inżynieria, boże. Pasywne łupieżca, pancerny, inteligencja, to będzie skakowanie chyba. Demona zbiorowego osłonienia, który zmniejsza przeciwną odporność, aha. Cześć raper.pl, siema siema żółwior, dzień dobry, witam.
Eksploracja danych, skok, zwiększa czas na momencie, aha, dobra. Tam jeszcze techniki bojowe były, no właśnie. Terminalna, Boże, to jest jak z Bioshocka. Dosłownie. A to jak obcy. Pamięć odnawia się po walce, co się odnawia się, uuu, to jest też spoko. Schematy do wytwarzania niezwykłych haków, okej. Okay. Powiem wam, że mega tego jest. Nie, wiesz co, muszę jechać do lekarza, także niestety tak to wychodzi. Memonik, Johnny Memonik, ja tak myślałem, że coś tutaj będzie z tym związane, bo pamiętam film właśnie z Keanu Reevesem, Johnny Memonik. Tak jakoś mi się to przypomniało. Opanowanie refleks. Także mówię, muszę jechać jeszcze do Dom Tysiąca Sztyletów. Muszę jeszcze jechać do lekarza, także tak to mniej więcej wychodzi. Życie. Dobra. Techniczne. No to już trzeba więcej komponentów. Złomowanie inżyniera. Nie wiem, kurczę, co wybrać. Naprawdę, powiem wam. Jeszcze tą budowę ciała zobaczymy. Pasywne... No to się przyda zdecydowanie, bo nie mam nic. Także zdecydowanie tak, muszę to odblokować, bo nie mam w ogóle regeneracji życia na chwilę obecną. Tak, żeby się chyba przydało w końcu coś. No dobra, no coś tam mamy. Także nie ma tragedii. Wiem, że gdzieś tutaj był wytwarzanie. Co ja tu mogę wytworzyć? Wszczepy nie, haki nie, ulepszenia tutaj są. Zablokowała, czyli jeszcze nie mogę, bo muszę mieć... Aha, dobra, czy muszę mieć 4 na 40... Okej. Okej, okej, dobra, to już wszystko jasne. Wiecie, jak dawno nie grałem w jakiegoś RPGa? Lata. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Okej. Przynajmniej wiem, o co chodzi. Słyszałem o tym. Royce zafundował Brickowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce? Royce to kompletny pojeb. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chce. Orale, to ja podjadę pod All Foods. Trochę powęsze. Hasta luego. Powiem wam tak, z tym modelem na Vilos, no to tak bym sobie, myślę, że to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia i tyle. Ja muszę troszeczkę sobie tu pochodzić, już teraz jesteśmy odblokowani, co mnie bardzo cieszy, no bo w końcu mogę coś tutaj podziałać, bo tak to cały czas jakieś tam misje i non stop tam są te misje. Bym chciał w końcu wziąć i jednak daleko nie jestem akurat, więc w końcu chciałbym, że tak powiem, wykonać chociaż to jedno, co tam mam. Słuchajcie, no będziemy patrzyli, co dalej z tego wychodzi. Myślę, że wychodzi nawet... Czego nie mogę tu? A, bo tu nie wchodzę, okej. Okay. Fajny dźwięk jest. Mamy zlecenie na ostatnią sprawiedliwą policjantkę w Nie teraz. Dziewczyna nazywa się Anna Hamill i prowadzi dochodzenie, okay, które przysporzyło jej wielu wrogów. Lepiej, żeby je przerwała. Cześć. Rozumiesz?
Wiem, jak to no rozumiem, ale co chwilę jest jakieś zlecenie, a człowiek może jest ty tylko załatwisz tę sprawę z głową. Dwie ręce. Sprawdź załącznik, dowiesz się więcej. Dobra, jest wejście na górze na pewno. No super. Słuchajcie, no nie, tu nie mogę wejść. Aha, czyli tutaj trzeba wejść. Dobra. Mówię, muszę się nauczyć troszeczkę, wiecie, chodzić po tym całym grze. Ja się muszę przyzwyczaić do pierwszej osoby. Słuchajcie, tak dawno nie grałem w model pierwszoosobowy, że naprawdę to już jest... Tak to już mniej więcej wygląda. Każdy może wejść tu sobie z ulicy i kupić nielegalny soft do netrunningu? Nie, nie każdy. Oficjalnie serwisujemy tutaj cyberdeki. Ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz, czego szukasz, zapewne w końcu to znajdziesz. Jakiś plus. Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś V, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Mam Militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt jak na początkującego. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Czy to jest to z punktu dostępu? Rzadkie komponenty od haków. Dobra, ile my mamy kasy w ogóle? Jest tutaj coś takiego? Chyba tutaj mam, że niewystarczające. Komponenty do haków, interfejsu, nie wiem czy ja... To są filtry. Filtry mnie nie interesują. Wybierz ilość, ok, czyli to można kupić. Zwarcie, ujawnienie interfejsu, uszkodzenie broni, wezwanie wsparcia, a to jest misyjne, ok. Czyli to jest misyjne. I tu już chyba nic nie mogę kupić. Tak, tu już nie mam. Aha, czyli to są haki. Okej. Dobra, czyli to już nie potrzebuję. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy tam by się udało jeszcze na górę wbić, ale pewnie tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I po japońsku. A, to bombę. Fajnie, dobrze jest. Załaduję w niej na ekranie ekwipunku. Czyli tak, Z. Nie, Z, nie. I. Ekwipunek. Ekwipunek. Nie mam nic, żadnych, bardziej wam, co najwyżej może zacinać niż mnie, ale... No dobra, no. I ekwipunek, wszczepy, plecak. Panel ekwipunku, panel modyfikacji. Plecak, wszczepy, to chyba tu będzie coś. A, baza danych. Szkielet, nie, wytwarzanie, mapa, postać. Szybki dostęp, cyberdeck, statystyki, punch, zdrowie, całkowity czas gry, godzina 29, mapa postać, statystyki, dziennik, baza danych, ekwipunek i otworzyć panel modyfikacji. Gdzie jest panel modyfikacji, jak ktoś mi powie, wszystkie przedmioty. Tu są rupiecie. Okej. Okay. Pancer 25 tylko mam. Dobra, jeszcze raz. Przewin czas. A, można przewinąć sobie. Tu mamy gry, tu mamy to. Będę się męczył, coś czuję. Wybierz cyberdeck w panelu ekwipunku. A, tu, okej.
Dobra, czyli na tej zasadzie. Uszkodzenia broni, restart optyki, ujawnienie interfejsu i zwarcie. Tak, no te dwie rzeczy. Czy można tylko mnie, dwie mieć, albo to... Dobra, dobra. Muszę to wszystko odnaleźć. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za, że tak powiem, jedną godzinę odczekamy. Niech będzie. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam następnym razem. Myślę, że po południu jeszcze coś tam zwalczymy. Natomiast na chwilę obecną ja muszę uciekać. Do zobaczenia później. Trzymajcie się ciepło. Jakoś rozpoczęliśmy. Tak to powiem. Rozpoczęliśmy to. No i jest co oglądać. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.